Cześć, z tej strony Matrix, a to kolejny odcinek przygód po ostatnim ekscytującym zakończeniu poszukiwania mojego wymarzonego chłopaka. Oczywiście, jak na pewno wszyscy pamiętają, ostatnio był taki wielki cliffhanger. Tak, nasz wymarzony chłopak umówił się na randkę z naszą najlepszą przyjaciółką. A my za to mamy się tutaj spotkać pod halą gimnastyczną z najlepszym kumplem najlepszego chłopaka. I to jest na pewno on? Ten? Paździoch? Co to zawsze stał? Impulsywność jest przywilejem młodości. Ale zanim zbyt szybko powiesz tak lub nie, czasem lepiej jest najpierw trochę popytać. Uf, na szczęście nie, ale powiedział mi tutaj bardzo mądre rzeczy. Cześć! Zanim się wścieknę, czy to prawda, że macie jakieś problemy? Masz rację. Obiecał mi, że pójdziemy na ścieżkę fitness, a potem po prostu umówił się ze swoją byłą i mnie tam zostawił. Głowa do góry! Jest cała masa innych fajnych chłopców. Czasem wystarczy po prostu otworzyć oczy. Mówisz o sobie? Możesz wybić to sobie z głowy. Po prostu chciałem pomóc, a ty mnie traktujesz w ten sposób. To... Okej, dobra. Mówisz o kimś konkretnym, prawda? No cóż, od kiedy kopnęłaś tę piłkę na boisku, naprawdę mi się podobasz. Może kiedyś moglibyśmy zrobić coś razem. Tak. Cóż, może czasami jest coś takiego jak miłość od drugiego wejrzenia, prawda? Jakoś nie brzmisz przekonująco. Może to nie jest taki dobry pomysł. Szkoda, jeśli zmienisz zdanie, możesz jeszcze kiedyś przyjść. Szkoda, jeśli... Okej... Okay. Nie rozumiem. To było dziwne, dobra. Zróbmy tu coś i wróćmy do niego i jakoś pogadamy i się z nim mówimy. On też taki przystojniara. A wcześniej nas nie chciał wpuścić, oczywiście. No i czemu on twierdzi, że umówił... Czemu ona twierdzi, że on się umówił ze swoją byłą, skoro to była jej najlepsza kumpela? Walić to. Logika w tej grze jest gdzieś tam daleko. Szkoda, jeśli... No, aż ty przymknij się. Dobra, to może poroznoszę te ulotki i trochę fejmu zdobędę. Ech. A, to były słodki, zapomniałem. No dobra, trudno. O nie, znowu 6. Ojejku, będzie bardzo trudno. Ale jakoś musimy dać radę. To jest ważne zadanie. Tak wygląda praca roznosiciela ulotek. Naprawdę. Trzeba biegać od ludzi do ludzi. I im dawać. Randki w ciemno to fajna zabawa. Fajnie. Bardzo ciekawe. Uśmieszek. Cześć! Masz rację. Głowa... Nie chcę nic o tym wiedzieć. O, cóż... Mówisz o... No cóż, od kiedy kopnę... Cóż... Jakoś... Szkoda, jeśli... Szkoda, jeśli... No dobra, to jak ja niby mam... poprowadzić tę rozmowę... Dobra, zajmiemy się czymś innym, o wiem co. Pokładam... O, tu jest jakiś fajnego duła. Nie pozwól, aby decydowano za ciebie. Dobra droga to nie zawsze ta łatwiejsza, a to, co jest łatwe, nie zawsze prowadzi do szczęśliwego zakończenia. Dziękuję za tę radę. Dobra, dajmy ulotki ludziom.
fajnie. I co, i wracamy do szkoły, to sobie pójdziemy tędy. Nie chciał mi się tam drałować przez całe osiedle. Dobrze, że tu nie jeżdżą samochody i nie można biegać ulicą. Nie rozumiem, dlaczego... Dlaczego nie możemy się z tym umówić paździochem? Cześć! Masz rację. Głowa... Mówisz o... No cóż, od... Nie... Tego się właśnie spodziewałem. Dlaczego to właśnie jemu trafiają się najfajniej? O... Nie, żebym chciała cię... Naprawdę tak sądzisz? W takim razie do niej zadzwonię. A ty musisz porozmawiać z nią osobiście. Ciągle mi się wydaje, że trochę przesadziłaś. Co? Dobra, mogłem tego słuchać. Mi się nie chciało. Ale jakoś to jest rozwiązane. Ta randka w ciemno mi się szykuje. Ja pierdzielę. Ech. Dziaba, dziaba. Świetna gra. Naprawdę. Świetna. Dobra, miejmy auto, żeby było chociaż trochę oporządzania samochodu na konie, chciałem powiedzieć, w odcinku, bo wcześniej już zrobiłem to raz przed nagraniem, żeby trochę kasy było. Tak pomyślałem, że się przyda na jakieś kolejne ciuchy czy inne ustrojstwo. Niestety te ciuchy coraz droższe i droższe. Na szczęście zdobywamy już w cholerę kasy za to. I jakoś to idzie sensowniej. Dobra, coś mówił o telefonie. Dobra, zjedzmy coś tutaj. No dobra, nastrój ma podły z tego, co widzę. No, słuchajcie, techniawy. No dobra, jakoś to tam niby jej pomogło z nastrojem i się zrób kloca. Dobrze, biegnę pod prysznic. Tak. Raz na te kilka dni można się umyć. I zrobić coś więcej. Nie wiem, dobra. Idź się mamie, wygadaj. O. Pomagałaś ojcu w ogrodzie, kochanie? Tak, w zeszłym tygodniu, kiedy byłaś u fryzjera. Wypieliliśmy i skosiliśmy trawę, a potem nożycami przystrzygliśmy brzegi trawnika. Potem tata wyciągnął elektryczną przycinarkę do żywopłotu, ale trochę się bałam, więc nie chciałam tego próbować. Fajnie. No cóż, mamuśka nie poradzi, to może tata. Tato, jak się buduje domek na drzewie? Trzeba zacząć od podstawy. Musi być ona bardzo stabilna. Trzeba przymocować ją do drzewa, a potem po bokach przybić szkielet. Potem można umocować deski na ścianach i dachu. Wreszcie trzeba przymocować drabinę lub linę, po której będzie można wchodzić. I domek na drzewie gotowy. Wow. Dzięki, tato. Dobra. O.
Kiedy dwoje ludzi się sprzecza, nie jest to wina tylko jednej osoby. Obie strony biorą udział w sprzeczce. Trzeba to zrozumieć, zanim będzie można się pogodzić. Dziękuję. No dobra, to może usłyszymy w końcu jakąś radę prosto z galerii handlowej tym razem. No, klub od 19. Nie mam pomysłu, co ja mam tu robić, może fitness jakiś. Dla zdrowia. Wspaniały aerobik. Dobra, nie mam pomysłu, co tu robić naprawdę. No zaraz jeszcze raz pójdę po tą halę gimnastyczną, zobaczę co tam, czy coś tam ten gościu powie. Ale wydaje mi się, że tam ta kwestia została załatwiona, a gra usilnie stara się przekonywać, że tylko ten jeden jedyny jest prawdziwy i że inni nie mają znaczenia. Chyba coś sportu, o, dalej sport mi wzrósł, fajnie. Dobra, lecimy jakiś tam dalej. Może pójdę te płyty posegregować. To trochę czas zleci. Gdzie to było? Ach, to zadanie takie trudne. To się da? Nie. Czyli nie da się do złego. No, ej. No, za to to jest skrajnie mały zarobek. Niestety. Dobra, rozdajmy trochę dla fejmu ulotek. Tym samym ludziom. Cudownie. Ale będziemy sławni teraz. Jej. Dobra, że nie będę tracił czasu, zjadę tam do tego. Do tego, co tam. Po tą halę. Zobaczymy, co się dzieje. Tu oczywiście nic nie ma. Tu to ona powinna to normalnie ryczeć. Co się tu stało? Jaka piękna woda. Aha. Czemu wszyscy tak zakładają rękę? No bo prawie wszyscy tak na siebie, jak koło nich przechodzę. Dziwne. Chyba jest szkoła. Tak, jest szkoła. Zobaczymy, czego się tam stoi. Dalej stoi. I tam przebiec koło nosa i pokażę, jaka to jest zadziorna. Aha. Dobra. Można lecieć do tej galerii handlowej, do klubu. No naprawdę nie mam innego pomysłu, co by tu na razie zrobić. Będę musiał w razie czego sobie przewinąć nagranie i zobaczyć, co tam chodziło w tej rozmowie. Ale gdyby nie to, to ujeju, bym miał metod prób i błędów tutaj, że tyle, że szkoda gadać.
Nie no, no świetny klub. Pierwszorzędny. No dobra. O. Dobra, pograjmy na tej gitarze cholernej trochę i zobaczymy, co to wyjdzie z tego. O! Dobra. Walić to. Nie chce mi się z tym siedzieć więcej. Dobra. Kir mogę, nie mogę jeszcze manikiru. No dobra, to nie mam pomysłu, co by tu zrobić, poza ewentualnie pójściem do kina. O Boże. Ech, ta wygoda tego... Rozkaz prezydenta. Metro. Idziemy na metro. Miłego filmu. No, film pierwszorzędny. Dobra, zajmę się tu zakupami. Jak miło, że pomagasz mi nieść te ciężkie torby z zakupami. Ojeju. A trzeba przyznać, że długi to jest dzień. O, tu jest coś do pogadania. Na pewno bardzo mądrego coś ma. Dziewczyny są czasem takie emocjonalne. Biegają i krzyczą do siebie niemiłe rzeczy. Okej. Niech mu będzie. Dobra, to chyba dom mojej najlepszej przyjaciółki, więc umyję jej samochód. Ha, ale będę złośliwy, zrobię to za nią. Ha, 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 ha. Ale mój plan jest tajny i podły. Ha, 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 ha. Ale to było podłe. Jeszcze wezmę śmieci. O, tu jest. Cześć! Co ty tu robisz? O. Przepraszam, że powiedziałam, że już nie jesteś moją przyjaciółką, ale byłam taka zła, że podrywasz mojego chłopaka. Ale naprawdę tego nie robiłam. Spotkaliśmy się przypadkiem. I chłopak to jest? Od kiedy są razem? Przypadkiem? Wpadliśmy na siebie w parku. On spytał mnie o ciebie. Proszę, uwierz mi, znowu bądźmy przyjaciółkami. Przestań wyć i uwierz mi. Wybaczam ci. Musi ci być ciężko. Nie wiem, co powiedzieć. Nie chciałam być niemiła i jest mi tak przykro. Proszę, przestań płakać, bo zaraz i ja zacznę. Wierzę ci, moja najlepsza przyjaciółka. Ona tak pięknie zmienia nastroje. Strasznie się cieszę. Nie chciałabym rywalizować z tobą. Tak czy inaczej, twój chłopak ciągle o tobie mówił. A ja dostałam właśnie bardzo miły SMS od jego przyjaciela, z którym się spotkam. Naprawdę, powinnaś porozmawiać ze swoim chłopakiem. Od kiedy oni są razem? Co?
w parku nagle jest? Po jakiego grzyba? Dobra, spotkajmy się tutaj nocą, będzie jakieś ostre. Sprawda, idę do szkoły, ale sobie przejdę dłuższą drogą. Kurde, ja to myślałem, że to już może by pomału zacząć kończyć odcinek, bo to już się tak zbliża czas. A w tej serii wychodzą mi jakoś wyjątkowo długie te odcinki, ale co mi tam, pociągniemy jeszcze to kilka chwil dalej. Byłam trochę... Trochę mi źle z tym, że się tutaj czasami tak mało dzieje, tylko biegam od lewa do prawa jak jakiś ostatni skończony debil, ale... no dobra. Dochodzimy już pomału do parku. No, o, dobra. To było dziwne. Jest to... To nie on. Tam jest... O, mój chłopak. Cześć! Przynajmniej znów tu jesteś. Sumienie mnie zżera, bo ostatnio rozmawiałem z twoją przyjaciółką. O, tak. To było naprawdę wredne! Tak. Chciałem zapytać... chciałem spytać o to, co lubisz, skoro wiesz tyle o mnie i o piłce nożnej, a ja nie wiem niczego o tobie. A więc o to chodziło. Powiem ci coś o sobie. Pewnie poradzę sobie na ścieżce fitness lepiej niż ty, okej? Naprawdę? Przyjmuję wyzwanie. O. Dobra, robimy to barachło. No, szczęście, czas się zatrzymał. No, dajesz. Czemu ja to muszę robić z strzałkami cholernymi? Czemu to się tak pojawia nagle i szybko i często? Oh, jakie to jest wnerwiające. 8 tego ma być? O, jasny gwint. Ale trzeba przyznać, że tutaj to jest prawdziwy fitness dla palców, żeby to dobrze zrobić, bo naprawdę trzeba ostro nawalać. Tak, teraz tutaj na pieńkach. Dobra, jeszcze tylko 2 razy takie ustrojstwo. No. O. A czas leci. Świetnie! Jesteś naprawdę dobra! Faktycznie. Chcesz zrobić coś razem jutro? Teoretycznie tak, ale obawiam się, że nie będę mieć czasu. Muszę przygotować kilka rzeczy na moją imprezę urodzinową. Serdecznie cię na nią zapraszam. Ale jeszcze nie mam prezentu. Dlaczego tu jeszcze stoję? Nie ma problemu. Zostało jeszcze trochę czasu. Gdzie będzie ta impreza? W moim domu. Trochę trudno tam dotrzeć, bo mieszkam dość daleko. Poproszę swojego najlepszego przyjaciela, żeby spotkał się z tobą na przystanku na osiedlu i pokazał ci drogę. Dobra. Świetnie. Czyli muszę kupić prezent urodzinowy dla mojego wymarzonego chłopaka, ale coś mu kupię fajnego zestaw do makijażu. To już było takim synem. Co ja gadam w ogóle? Okej. Dobra, ale co? Kupić to ustrojstwo? To będzie głupie. Zrobię zapis po prostu wcześniej. No, zasłużył. Jak miło, że pomagasz mi nieść te ciężkie torby z zakupami. Dobra, to sobie zapiszę. To dzień 5 plus. Zapisz i zapiszę sobie jako dzień 5, okej. To jeszcze na odchodne. A teraz? Co ja mam teraz zrobić? Nie! Mówię ci! Co? Nie, tak nie można. Nie wiem, mogłabym spróbować. Dobrze. Uważaj na siebie, do zobaczenia.
Oj, zaiste tak. No cóż. W kolejnym odcinku wybieramy się na wspaniałą imprezę urodzinową dla mojego wymarzonego chłopaka. I cóż. I być może pomału się zbliżymy do końca tej wspaniałej gry. Kto by przypuszczał? Kto wie, co to będzie? No cóż, dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!